Cześć, witam Was na moim kanale. Jeśli interesują Was sprawy zaginięć, to kliknijcie subskrypcję i dajcie łapkę w górę. W pierwszym odcinku opowiem o historii zaginięcia Moniki Kobyłki. Z tego miejsca serdecznie dziękuję siostrze Moniki, pani Agnieszce, za wszelkie informacje, które pomogły mi stworzyć ten film. Zapraszam również krewnych innych osób zaginionych do kontaktu. Chętnie omówię kolejne sprawy. A tymczasem przejdźmy już do meritum, czyli do sprawy zaginięcia Moniki Kobyłki. Wola Gałecka. Niewielka miejscowość w województwie mazowieckim licząca niespełna 300 mieszkańców. Wieś znajduje się w powiecie przysuskim w gminie Rusinów. To właśnie tu 7 lipca 2012 roku zaginęła 15-letnia Monika Kobyłka. Monika urodziła się 13 sierpnia 1997 roku, więc w chwili zaginięcia nie miała jeszcze ukończonych 15 lat. Dziewczynka miała rodzeństwo starsze, młodsze, a także brata bliźniaka. Mieszkała w Woli Gałeckiej wraz z mamą i rodzeństwem. Kiedy miała 8 lat, w wyniku ciężkiej choroby zmarł jej ojciec. Wówczas mama musiała podjąć trud samotnego wychowania dzieci. Rodzina prowadziła niewielkie gospodarstwo. W tym gospodarstwie było kilka kurek, ogród. W tych codziennych pracach mamie bardzo chętnie pomagała Monika. Zdarzało się, że razem z mamą podejmowały jakieś prace sezonowe. Rodzina Kobyłków jest ze sobą bardzo zżyta, bardzo się kochają i wspierają się do dnia dzisiejszego. Wspierają się w tych trudnych chwilach, kiedy nadal nie wiadomo, co stało się z Moniką. Oni wspólnie podejmują wszelki trud, by dowiedzieć się, co stało się, gdzie jest Monika. Monika była bardzo sympatyczna, miała bardzo szerokie grono znajomych. To wynikało też przede wszystkim z tego, że Monika ma rodzeństwo zarówno starsze, jak i młodsze od siebie, stąd bardzo wiele osób ją znało. Przez zarówno znajomych, jak i rodzinę jest określana jako osoba bardzo sympatyczna, dająca się lubić. Była to dziewczynka uśmiechnięta, pogodna, która była uprzejma dla sąsiadów, dla znajomych, dla koleżanek. Monika natomiast była takim typem dziewczyny, która niekoniecznie przejmuje się swoim wyglądem. Nie było dla niej ważne malowanie, czesanie, upiększanie swojego wyglądu. Siostra wspomina, że kiedy proponowała Monice, że zrobi jej makijaż albo pomaluje paznokcie, ta odmawiała. Uważała, że jest to niepotrzebne. Natomiast na krótko przed zakończeniem roku szkolnego w 2012 roku, w czerwcu 2012 roku, Monika zaczęła się zmieniać. Ona chodziła do gimnazjum w Rusinowie i tam w szkole urządziła sobie taką sesję fotograficzną. Koleżanka zrobiła jej zdjęcie. Monika uczesała się, ładnie się ubrała i pozowała do zdjęć. Koleżanki twierdzą, że przed tym zaginięciem Monika zaczęła bardziej o siebie dbać. Chodziła w rozpuszczonych włosach. A ta sesja fotograficzna, o której tu już wcześniej wspomniałam, no jest to rzeczywiście sesją ciekawą. Proszę spojrzeć na te zdjęcia. Monika przybiera pozy z taką, można powiedzieć, nutką erotyzmu. Te zdjęcia ewidentnie wskazują na to, że Monika chciała się komuś podobać. Być może mamy tu do czynienia z jakąś pierwszą miłością, z jakimś zauroczeniem. Trudno powiedzieć, czy zauroczenie to uczucie było odwzajemnione. Natomiast ewidentnie Monika pozuje w taki sposób, aby spodobać się komuś, jakiemuś chłopakowi. Być może mężczyzna, ten chłopak, który spodobał się Monice, ma też profil na portalu społecznościowym, bo te zdjęcia ukazały się zarówno na Facebooku, jak i na naszej klasie, więc być może on jest wśród jej znajomych. Może warto spojrzeć na listę znajomych Moniki.
Monika z pewnością chciała, żeby ten chłopak zobaczył jej zdjęcia. W jednym z materiałów filmowych zrealizowanych na temat zaginięcia Moniki wypowiadają się znajomi oraz brat Moniki. Stwierdzają oni, że na krótko przed zaginięciem Monika korespondowała z chłopakami, nawet z mężczyznami. Używała do tego celu komputera w szkole i w czerwcu, w ostatnich tygodniach roku szkolnego, Monika posługiwała się komputerem i na czacie internetowym rozmawiała z nieznajomymi chłopakami, mężczyznami. Pada również taka informacja, że najstarszy z mężczyzn, z którymi Monika się kontaktowała, mógł mieć około 30 lat. Możemy sobie zadać pytanie, czy te kontakty Moniki z tymi chłopakami, mężczyznami ograniczyły się wyłącznie do kontaktów przez internet? Czy Monika wymieniła się na przykład numerem telefonu z którymkolwiek z tych poznanych mężczyzn? Zakładam, że policja bardzo dokładnie prześledziła, przestudiowała bilingi Moniki i sprawdziła wszystkie osoby, z którymi intensywnie Monika utrzymywała kontakt w ostatnim czasie. Jeżeli natomiast te wyniki nie przyniosły żadnego rezultatu, możemy podejrzewać, że być może Monika posiadała drugą kartę telefoniczną, którą wykorzystywała wyłącznie do kontaktu z jakimś konkretnym mężczyzną, jakimś chłopakiem. W rekonstrukcji z magazynu kryminalnego 997 z ubiegłego roku pojawia się właśnie taka hipoteza, że Monika korespondowała z jakimś chłopcem i postanowiła się z nim umówić, jednak okazało się, że nie był to chłopiec, jej rówieśnik, a dorosły mężczyzna, który ją uprowadził. Analizowałam te informacje i zastanawiałam się, czy jest to prawdopodobne. Natomiast jeżeli ona korespondowałaby z nim krótko przed zaginięciem, to albo ten numer pojawiłby się właśnie w bilingu i policja bardzo szybko dotarłaby do tej osoby, znalazłaby ją. Bo nawet można przecież w bardzo łatwy sposób sprawdzić, czy telefon Moniki i telefon tej drugiej osoby pojawiały się na tożsamej drodze, czy one w jakimś momencie poruszały się po tej samej trasie. Więc jest taka opcja, że Monika mogłaby przełożyć kartę do telefonu i korespondować na podstawie tej drugiej karty. Natomiast wiemy, że w czasie swojego zaginięcia ona jeszcze SMS-owała z koleżanką, a 3 minuty później dzwoniła do niej mama i Monika już nie odbierała telefonu. Tu troszeczkę już wybiegam do przodu, ale chcę jakby tutaj zamknąć wątek tak posiadania drugiej karty. Myślę, że jest to nieprawdopodobne, ponieważ kiedy mama do niej dzwoniła, wciąż był sygnał. W telefonie Monika po prostu tego telefonu nie odbierała. Ja wrócę oczywiście jeszcze do tego wątku, ale chciałabym właśnie podkreślić, że uważam, że Monika nie przekładała karty swojej, ponieważ sygnał był cały czas w tym telefonie. Istnieje druga opcja, że ta osoba, ten człowiek, ten mężczyzna, z którym Monika mogła się spotkać, podarował jej drugi telefon. Natomiast myślę, że prędzej czy później ktoś zauważyłby to, że Monika posiada drugi aparat telefoniczny. Wracając jeszcze do momentu sprzed zaginięcia Moniki, to z takich obserwacji znajomych, jak i rodziny wynika, że Monika rzeczywiście podjęła jakąś korespondencję z osobami nieznanymi jej i tę korespondencję prowadziła jeszcze w roku szkolnym. Myślę, że dziewczyny w tym wieku są bardzo ufne. One nie znają życia, można w ten sposób powiedzieć. Są ufne. Taki był też charakter Moniki. Dziewczęta są nieświadome zagrożenia. Wynika to z tego, że wydaje im się, że wszystko, co złe, jest gdzieś daleko, jest poza nimi. Zakładają, że jeżeli one nikogo nie krzywdzą, że one są miłe, przyjazne, to świat wokół nich jest taki sam. Trudno im zrozumieć, że ludzie mogą je skrzywdzić. W ich światopoglądzie nie mieści się zrobienie krzywdy.
Monika nie krzywdziła, więc dlaczego ktoś miałby chcieć ją skrzywdzić? Myślę, że nigdy nawet w ten sposób nie pomyślała. I ta jej ufność być może doprowadziła ją do tego zaginięcia. Ja nie chcę tego określać mianem naiwności, bo naiwność jest wtedy, kiedy my już poznamy troszeczkę świat, kiedy go rozumiemy, a mimo tego uważamy, że nam nic nie może się stać. Tutaj mamy raczej do czynienia z niewinnością, z takim dopiero poznawaniem świata, więc nie ma tutaj żadnej winy Moniki w tym, że być może komuś ślepo zaufała. Ale przechodząc już dalej do sprawy zaginięcia. Lipiec 2012 roku był bardzo upalny. Możemy sobie wyobrazić, że w takich godzinach około południowych Wola Gałecka musiała wyglądać jak opuszczona wieś, bo ludzie z pewnością kryli się w swoich domach przed słońcem, nikt specjalnie nie wychodził z domu, tak samo Monika. Z tego, co mówi siostra, nie pamięta dokładnie, natomiast wydaje jej się, że tego dnia Monika nigdzie nie wychodziła z domu. Dopiero po południu, kiedy troszeczkę się ochłodziło, ludzie zaczęli wychodzić z domu i wówczas sąsiadka państwa Kobyłków poprosiła Monikę o pomoc przy dzieciach. Kobieta chciała posprzątać dom, dlatego Monika zabrała jej dzieci, dziewczynki, bliźniaczki i bawiła się z nimi. I ta zabawa, ta opieka nad dziećmi trwała mniej więcej w godzinach od 16 do 21. W tym czasie Monika dość intensywnie też z kimś SMS-owała, najprawdopodobniej ze swoją koleżanką, z którą później umówiła się na spacer. Proszę tu spojrzeć, to jest ostatnie znane nam zdjęcie Moniki. I Monika jest z telefonem w ręku, bardzo intensywnie odpisuje, być może właśnie umawia się z koleżanką na spacer. Na ten spacer Monika wychodzi około godziny 21:00. Przed wyjściem, co ciekawe, co moim zdaniem jest bardzo istotne, Monika przebiera się. Jest godzina 21:00, myślę, że o tej godzinie przebrała się, bo być może planowała jeszcze z kimś się spotkać. Zatem Monika zakłada białą bluzkę. Na przodzie tej bluzki jest takie sporej wielkości serce, czerwone, a także czarny napis. Monika wraz z koleżanką udają się na spacer do Rusinowa. To jest miejscowość oddalona od Woli Gałeckiej o około 2 km. I dziewczęta wracają z tego spaceru około godziny 23:00. Co robiły w Rusinowie? Nie wiem. Być może poszły na jakieś lody. Monika miała przy sobie wtedy 9 zł, natomiast swoją portmonetkę, której miała 50 zł, zostawiła w domu, więc nie wzięła ze sobą żadnych większych pieniędzy. Miała przy sobie 9 zł i z tą drobną kwotą tego wieczoru wyszła z domu. Dziewczęta wróciły do Woli Gałeckiej około godziny 23:00. Ponieważ mieszkały w dwóch przeciwległych końcach miejscowości, to Monika odprowadziła kawałek koleżankę i rozstały się mniej więcej w połowie drogi. Przedstawię Wam zdjęcie ze Street View, jak to wygląda. Tutaj mamy przystanek autobusowy i patrząc z tej perspektywy, koleżanka udała się w lewą stronę, Monika poszła w prawo. O 23:09 Monika wysyła SMS-a do koleżanki, że słyszy unoszącą się w pobliżu muzykę. Gdzieś w nieco dalszym sąsiedztwie odbywała się impreza, jakiś grill i Monika słyszała tę muzykę i poinformowała o tym koleżankę. To był ostatni SMS, który Monika wysłała ze swojego telefonu. W tej chwili również kolega Moniki, który widział ją jako ostatni, jedzie ze swoim ojcem samochodem, udają się do Łodzi na giełdę warzywną. Co ciekawe, co bardzo istotne, widzą Monikę po przeciwnej stronie ulicy, po drugiej stronie ulicy, naprzeciwko przystanku, to jest w okolicach remizy strażackiej i Monika nie idzie w kierunku swojego domu, idzie
w kierunku przeciwnym do swojego domu, czyli wraca na drugą stronę ulicy, w okolice przystanku. Czy na tym przystanku pozostała, czy udała się jeszcze w dalszą drogę, bo proszę tu zwrócić uwagę, że zaledwie kilkadziesiąt metrów od przystanku, jeżeli Monika udałaby się w kierunku Rusinowa, to dosłownie po kilkunastu sekundach ona zniknęłaby z zasięgu wszelkich ustawionych tam latarni, nie byłaby na drodze oświetlonej, więc być może stanęła jakby poza tym miejscem oświetlonym, gdzie rzeczywiście mogło być tak, że nikt jej nie widział. Gdyby poszła w drugą stronę, to również po kilkuset metrach również wyszłaby spoza zasięgu oświetlenia i myślę, że jeżeli z kimś się wówczas spotkała, to nie na przystanku autobusowym, ale właśnie nieco dalej, gdzie nikt nie widziałby tego, że ona wsiada do czyjegoś samochodu. W jednym z wywiadów udzielonym mediom przez siostrę Moniki, panią Agnieszkę, pada takie stwierdzenie, że tam zawsze wszyscy wszystko widzą, wszystko wiedzą o wszystkich, o sobie wzajemnie, a akurat tego dnia nikt nic nie widział. I pomyślałam sobie, że jest taka możliwość, że ktoś coś widział, gdyby Monika wsiadała na tym przystanku autobusowym. Natomiast jeżeli ona nie chciała być widziana, bo spotykała się z kimś w tajemnicy, to mogła przejść dalej w takie fragmenty już niezamieszkane, poza terenem wsi, gdzie rzeczywiście istnieje takie prawdopodobieństwo, że nikt jej nie widział. Jest zatem kilka minut po godzinie 23. Monika umawiała się z mamą, że będzie o tej godzinie już w domu. I tutaj uprzedzając komentarze pod tytułem co 15-latka robiła na dworze poza domem o godzinie 23. Ja też mieszkałam w podobnej społeczności i latem tak to wyglądało. Była sobota, sobotni wieczór, jeszcze kombajny zjeżdżały o tej porze z pola, ludzie gdzie siedzieli przed domami, grała muzyka, gdzie rozmawiali ze sobą. O tej porze jeszcze na wsi naprawdę kończy się dzień o tej porze. To nie jest tak, że mama Moniki i rodzice jej koleżanki są jedynymi osobami w Polsce, które pozwalają dzieciom o tej porze wychodzić na spacer. Naprawdę, ja też o tej porze siedziałam czasami sobie przed domem z koleżankami, rozmawiałyśmy, byli sąsiedzi gdzieś tam przed swoimi domami i to nie było tak, że godzina 23, że nikogo nie było na zewnątrz. Naprawdę, dla mnie nie jest to żadnym zaskoczeniem, że o tej porze dziewczyny dopiero wracały do domu. Tym bardziej, że było naprawdę upalnie i w zasadzie do tej godziny 16 nikt nie wychodził z domu, bo było zbyt gorąco, żeby spędzać czas na zewnątrz, więc ludzie korzystali ze świeżego powietrza, z takiej możliwości odetchnięcia wieczorami, więc naprawdę mnie to nie dziwi w żaden sposób. I jest godzina 23:09, Monika wysyła ostatniego SMS-a do koleżanki i tak jak mówiłam, widzi ją wówczas kolega i ojciec tego kolegi, którzy jadą do Łodzi. Monika nie wraca i już 3 minuty później o godzinie 23:12 Monika nie odbiera telefonu. Mama dzwoni do niej, ponieważ jest już lekko zaniepokojona, bo Monika nigdy się nie spóźniała, zawsze była dziewczynką grzeczną, punktualną, więc zaniepokojona mama dzwoni do niej. Monika nie odbiera telefonu. Kilka minut później mama powtarza wykonywanie połączenia, pisze SMS-y, nie ma ze strony Moniki żadnej odpowiedzi. Nie odpisuje na SMS-y, nie odbiera telefonu. Zaniepokojona mama wydzwania jeszcze do Moniki przez kilka godzin i następnego dnia rano, kiedy okazuje się, że Monika nie wróciła na noc do domu, mama udaje się do domu tej koleżanki, ponieważ pomyślała sobie, że no być może Monika została na noc u tej koleżanki. Koleżanka jednak twierdzi, że nie, że rozstały się kilka minut po godzinie 23 w okolicy przystanku autobusowego i rozeszły się w swoją stronę.
Opowiada jeszcze o tym ostatnim SMS-ie, który otrzymała od Moniki i rodzina, nie wiedząc, co wydarzyło się z Moniką, gdzie ona jest, dlaczego nie wróciła do domu, udają się do przysłuchy, gdzie na komisariacie policji zgłaszają zaginięcie Moniki. Policja reaguje w sposób bardzo prawidłowy, natychmiast przyjmuje zgłoszenie zaginięcia dziewczynki, nadaje temu zaginięciu najwyższą kategorię, ponieważ mamy tutaj do czynienia z zaginięciem osoby niepełnoletniej. Policja bardzo szybko podejmuje działania zmierzające ku rozwiązaniu zagadki zaginięcia Moniki. Zarówno policja, jak i straż pożarna, a także mieszkańcy miejscowości Wola Gałecka i okolicy podejmują działania zmierzające w kierunku odnalezienia dziewczynki. Są prowadzone poszukiwania na bardzo szeroką skalę, zarówno w samej miejscowości, jak i w okolicy. Teren zostaje bardzo dokładnie przeszukany. Sprowadzony zostaje pies tropiący i ten pies mniej więcej w okolicy przystanku podejmuje trop, przechodzi na drugą stronę ulicy właśnie w kierunku domu Moniki i po kilku metrach po prostu staje w tym miejscu, czyli potwierdza się wersja, którą przedstawił kolega Moniki, że ona jakby musiała dojść do jakiegoś momentu na tej drodze prowadzącej do jej domu i wrócić. Być może chciała, żeby jej koleżanka widziała, że ona idzie do domu i kiedy już straciła koleżankę z zasięgu wzroku, wróciła na przystanek w jego okolice i tam czekała na osobę, z którą się umówiła. Przy pomocy helikoptera z kamerą termowizyjną sprawdzono bardzo dokładnie okoliczne łąki, lasy, pola. Nigdzie nie stwierdzono śladów Moniki. Sprawdzano studzienki kanalizacyjne, wszelkie stawy, cieki wodne. Nigdzie nie było żadnego śladu Moniki. Na przystanku autobusowym, gdzie urywa się w zasadzie ślad po Monice, nie ma również żadnego śladu, żadnej szarpaniny, nie ma żadnych śladów na ziemi, które świadczyłyby o tym, że Monika walczyła z kimś, kto miałby wciągnąć ją do samochodu. Stąd można wyprowadzić wniosek, że Monika z własnej woli wsiadła do samochodu i z kimś odjechała. Policja również sprawdziła logowania się telefonów Moniki i do godziny 2:33 telefon Moniki logował się w miejscowości Wola Gałecka około 500 metrów od przystanku autobusowego, więc no, było to rzeczywiście w pobliżu. Do godziny 2:33, podkreślam. Następnie policja sprawdziła monitoringi z okolicznych miejscowości. W miejscowości Gałki, oddalonej około kilometra od Woli Gałeckiej, jest zainstalowana kamera monitoringu na budynku przedszkola i ta kamera z przedszkola zarejestrowała mniej więcej po godzinie 23 srebrny samochód, który zawracał przed przedszkolem. Tutaj postaram się wrzucić jakiś kadr z tego filmu. Nagranie jest na tyle niewyraźne. Przede wszystkim jest ciemno, po drugie no, jest to nagranie nie najlepszej jakości. Widać jedynie kolor samochodu. Jest to srebrny samochód. Trudno nawet określić markę tego samochodu, nie mówiąc już o odczytaniu rejestracji. Nie ma takiej możliwości. Nagranie to zostało pokazane mieszkańcom, rodzinie i niestety ani policja, ani rodzina, ani znajomi nikt nie był w stanie zidentyfikować tego samochodu. I nie chodzi tu o to, że nikt w miejscowości czy gminie nie posiada podobnego samochodu. Są samochody w tym kolorze, w podobnym kształcie, natomiast tych samochodów jest wiele i trudno komukolwiek przedstawić zarzuty, trudno podejrzewać kogokolwiek o to, że był właśnie kierowcą tego samochodu, skoro nawet trudno określić jego kształt. Mieszkańcy Woli Gałeckiej oraz gminy Rusinów bardzo chcieli pomóc w odnalezieniu Moniki i stąd zorganizowana została zbiórka na opłacenie detektywa, który miałby zająć się sprawą
odnalezienia Moniki. Wybrano biuro detektywistyczne Krzysztofa Rutkowskiego, jednakże działania te nie przyniosły żadnego skutku. Wręcz czytałam i słyszałam opinie o tym, że detektywi niekoniecznie przyłożyli się do pracy nad tym zleceniem. W krótkim czasie od zaginięcia Moniki zatrzymano jednego z mieszkańców okolicy. I mężczyzna ten był podejrzany o to, że mógł mieć związek z zaginięciem Moniki, jednak po przesłuchaniu go i po przeprowadzeniu odpowiednich czynności policja zdecydowała się wypuścić go i nie postawiono mu żadnych zaszczytów, nie było względem niego żadnych dowodów. Jedynie podstawą tego podejrzenia względem tego mężczyzny było to, że w przeszłości miał problemy z prawem. W sprawie Moniki pojawiły się również pewne plotki, pogłoski, że w miejscowości, w okolicy, na kilka dni przed zaginięciem Moniki pojawił się srebrny Mercedes, który miał jeździć po okolicy. Jeden z mieszkańców okolicy mówił, że widział w tym samochodzie dziewczynę, nie był natomiast pewien, czy była to na pewno Monika. Ta sama osoba składała również zeznania, twierdząc, że Monika ukrywa się w jakichś pustostanach i że on wie, gdzie ona jest, że ją dokarmiał, chodził tam do niej, odwiedzał ją. Natomiast wycofał się z tych zeznań, twierdząc, że wszystkie te rzeczy mówił pod wpływem narkotyków i alkoholu i że jest to zaledwie wytwór jego wyobraźni, nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Natomiast wszelkie takie informacje muszą być sprawdzane przez policję. Nigdy nie wiadomo, co jest prawdą, co jest wymyślone. I myślę, że takie wymyślanie rzeczy nieprawdziwych, podsyłanie jakichś nieprawdziwych wątków do sprawy generuje tylko dodatkową pracę policji, a sprawia to, że policja nie skupia się na tym, co rzeczywiście należy konać w śledztwie, wątki, które rzeczywiście mogą prowadzić do rozwiązania sprawy, a zajmuje się też tymi fałszywymi tropami. Oczywiście wszystkie tropy trzeba sprawdzić, dlatego bardzo słusznie, że składanie fałszywych zeznań jest karalne, ponieważ jest to rzeczywiście działanie na szkodę śledztwa. Jeżeli policja próbuje odnaleźć dziewczynkę i otrzymuje taką informację, no to ją sprawdza, tak? To bardzo często w takich sytuacjach liczy się każda minuta i należy czym prędzej sprawdzić, czy dana osoba zaginiona przebywa w danym miejscu i prowadzone są czynności w celu zweryfikowania tego. Natomiast nakładanie dodatkowej pracy na policję, kiedy ktoś pod wpływem alkoholu czy narkotyków wymyśla sobie takie nieprawdopodobne historie, zdecydowanie moim zdaniem powinno się taką osobę ukarać dla przykładu również, tak, żeby ludziom nie przychodziły do głowy takie głupie dowcipy, ponieważ sprawa jest bardzo poważna. Z tego, co wyczytałam w jednym z artykułów, rodzina również kontaktowała się z jasnowidzami. Przeczytałam taką informację, że pan Krzysztof Jackowski, najsłynniejszy polski jasnowidz z Człuchowa, nie podjął się rozwiązania tej sprawy, ponieważ uznał ją za bardzo trudną. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie odnośnie jasnowidzów, jasnowidzenia. Ja jestem zdania, że ja wierzę, że jest możliwość, że taki jasnowidz może w pewnych sytuacjach pomóc. Natomiast wiem też, że w przypadku osób, które na przykład są pod wpływem alkoholu, czy osób, które są odurzone jakimiś narkotykami, lekami, wówczas ta przepływ tej energii jest zakłócony. Trudno stwierdzić, czy osoba ta żyje, czy osoba nie żyje. Jest to rzecz bardzo utrudniona. Być może z tego względu jasnowidz Jackowski nie był w stanie tej sprawy prowadzić. Coś zakłócało. Nie chcę tutaj twierdzić, co rzeczywiście było przyczyną tego, że pan Jackowski nie podjął tego tematu, nie rozwiązał tej sprawy. Natomiast, no tak jak mówię, wiem, że w taki sposób to się odbywa. Obecnie Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu w dalszym ciągu prowadzi postępowanie. Prowadzone są wszelkie czynności w celu ustalenia miejsca, w którym znajduje się Monika. Pomimo upływu 7 lat od zaginięcia Moniki,
nie sporządzono portretu progresywnego Moniki. Myślę, że warto byłoby taki portret sporządzić. Być może Monika żyje, być może ten portret pozwoliłby jakby pomóc w zidentyfikowaniu jej, jeżeli ona gdzieś przebywa, na przykład poza granicami Polski. Sprawą jak dotąd nie zajęło się Archiwum X, a myślę, że byłoby to takie świeże spojrzenie na tę sprawę. Wiemy, że jest wiele spraw, które wydawały się być trudne do rozwiązania. Kiedy sprawą zajęło się Archiwum X, nagle udawało się tę sprawę rozwiązać w krótkim czasie. Tu idealnym przykładem takiej sprawy nierozwiązanej przez wiele lat, a która została rozwiązana przez Archiwum X, jest sprawa Iwony Cygan, której nastąpiły już aresztowania i postawiono zarzuty, w tym około 20 policjantom. Z tego co wiem, to dzięki pracy Archiwum X aresztowano również osobę podejrzaną o zabójstwo Katarzyny Z. z Krakowa. Tutaj mówię o sprawie o kryptonimie Skóra, więc myślę, że być może takie świeże spojrzenie na tę sprawę przez nowych policjantów, przez osoby z zewnątrz, które po prostu czytając te akta i przesłuchując osoby najbliższego otoczenia Moniki, być może ci policjanci, ci funkcjonariusze mogliby wnieść coś nowego do sprawy, coś zauważyć, co przeoczyli po prostu miejscowi funkcjonariusze. Badając sprawę zaginięcia Moniki, policja badała różne teorie. Jedną z pierwszych teorii na temat zaginięcia Moniki była ucieczka z domu. Jest to teoria, której ja nie poświęcę zbyt dużo czasu, ponieważ uważam, że jest ona nieprawdopodobna. Tak jak wcześniej powiedziałam, Monika miała przy sobie 9 zł, nie miała żadnych rzeczy. Ona posiadała 50 zł i te 50 zł zostało w portmonetce w domu. Nawet tych pieniędzy nie wzięła. Więc 9 zł, myślę, że nie uciekłaby z domu mając w kieszeni 9 zł i nie mając nawet żadnego ubrania na zmianę. Więc jestem przekonana, że te teorie możemy absolutnie wykluczyć. Drugą teorią jest przypadkowe uprowadzenie, czyli sytuacja taka, że Monika idzie drogą, ktoś podjeżdża, wciąga ją do samochodu siłą. Myślę, że tę teorię również można wykluczyć, ponieważ nigdzie nie zauważono żadnego śladu szamotaniny, nie było słychać żadnych krzyków. A tak jak mówię, o tamtej porze jeszcze nie wszyscy spali. Myślę, że ktoś by coś usłyszał, gdyby doszło do jakiejś szamotaniny. Niczego takiego nie stwierdzono. Uważam, że opcja takiego zupełnie przypadkowego porwania również jest mało prawdopodobna. Kolejna teoria, trzecia, to teoria, o której już wcześniej wspomniałam, czyli Monika poznaje kogoś w sieci, jest to osoba, z którą ona rozmawia, którą umawia się na spotkanie. I taką teorię też przedstawiono w magazynie kryminalnym 997 w ubiegłym roku. Co w tej teorii nie pasuje? Dokładnie to, co już powiedziałam wcześniej, czyli to, że jestem przekonana, że policja doskonale sprawdziła bilingi telefonów Moniki, jej SMS-y, połączenia głosowe i z pewnością przesłuchała również wszystkich, z którymi Monika w ostatnim czasie kontaktowała się. W jej bilingach na pewno byłby ślad po jakimś częstym kontakcie z taką osobą, natomiast to się nie potwierdziło. Tak jak mówiłam, być może Monika miała drugą kartę lub drugi telefon, ale myślę, że i to zostałoby przez rodzinę i przyjaciół zauważone. Dlatego nie sądzę, że to jest ta opcja. Czyli pozostaje nam czwarta teoria, którą w zasadzie też będzie miała, powiedzmy to, podpunkt A i podpunkt B, czyli uprowadzenie przez osobę znajomą. I teraz biorę pod uwagę dwie opcje, jeśli chodzi o uprowadzenie przez osobę znajomą. Kiedy Monika tego dnia wybrała się z koleżanką na spacer, nie wiadomo, kogo tam spotkała. Ja nie dotarłam do takiej informacji. Nie wiem, z kim Monika się widziała,
Czy spotkała kogoś znajomego? Biorę pod uwagę taką sytuację, że Monika, będąc na spacerze z koleżanką, spotkała kogoś znajomego i chwilę rozmawiali i umówili się, no, że Monika pójdzie do domu, odprowadzi koleżankę i po tym, jak odprowadzi tę koleżankę, to będzie mogła się z tą osobą spotkać. Zakładam, że jest to mężczyzna, dorosły, który posiada prawo jazdy, posiada samochód, bo jak wszyscy wiemy, trop urywa się w taki sposób, że ona musiała wsiąść do jakiegoś pojazdu. Dlatego możemy założyć, że Monika umówiła się i odprowadziła koleżankę, po czym spotkała się z osobą, z którą wcześniej widziała się tego samego dnia, bądź na przykład dzień wcześniej, tak? Mogła kogoś spotkać dzień wcześniej, z tą osobą umówiła się w okolicy przystanku, tak? I później Monika wsiadła do tego samochodu i tutaj urywa się trop. Być może Monika została uprowadzona, być może była więziona, a być może doszło do morderstwa lub nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego Monika mogła stracić życie. Jednak ostatnia teoria, którą przedstawię, jest to wynik długotrwałej analizy wszystkich materiałów dostępnych, zarówno wywiadów, które przeczytałam, rozmów z panią Agnieszką, artykułów, wszystkich dostępnych informacji na temat Moniki. Tu chodzi zarówno o wypowiedzi jej rodzeństwa, jej mamy, sąsiadów, koleżanek. Na podstawie analizy tych wszystkich materiałów doszłam do wniosku, że sprawa mogła wyglądać w ten sposób, że Monika zainteresowała się jakimś mężczyzną z okolicy. Być może jest to mieszkaniec Woli Gałeckiej lub jakiejś sąsiedniej miejscowości. Jest to moim zdaniem dorosły mężczyzna, być może żonaty. I Monika właśnie dla niego zmieniła swój wygląd, zaczęła nosić rozpuszczone włosy, zaczęła się malować. Była to pierwsza miłość Moniki, bo Monika nigdy wcześniej nie miała żadnego chłopaka i Monika po prostu widywała go na co dzień, gdzieś się przypadkowo być może spotykali i tego dnia umówili się na spotkanie. To, że Monika nie miała jeszcze ukończonych 15 lat i być może była w tym mężczyźnie zakochana, zauroczona nim, nikomu nie powiedziała o tej znajomości. Właśnie dlatego, że ona była nieletnia, on z pewnością mógł na niej wywierać presję, mówić, że za kontakty z osobą nieletnią grozi mu odpowiedzialność karna. Monika w całej swojej takiej jeszcze dziecięcej wrażliwości uwierzyła, że tak trzeba, że trzeba zachować to w tajemnicy. A być może zwierzyła się którejś z przyjaciółek i ktoś wie, kim był mężczyzna, z którym tego dnia spotkała się Monika. Zakładam jednak, że tutaj była to jakaś duża tajemnica. Stąd też mogę właśnie zakładać, że mamy tutaj do czynienia z mężczyzną żonatym lub będącym w jakimś związku. I Monika umawia się z nim, spotyka się tego dnia, wsiada do jego samochodu pełna przekonania, że to jest miłość, że to jest coś wielkiego, że właśnie spotkało ją coś bardzo pozytywnego. Wsiada do jego samochodu. Odjeżdżają w nieznanym kierunku, ale niedaleko, bo tak jak wiemy, ten telefon loguje się cały czas w okolicy. Monika nie odbiera telefonu, być może nie dlatego, że coś jej się już stało, ale dlatego, że nie chce, by ktokolwiek jej przeszkadzał. Może nie chce, żeby mama przypadkowo usłyszała głos tego mężczyzny. I tam być może dochodzi do jakiejś kłótni. Jeżeli mężczyzna ten miał dziewczynę lub żonę, Monika mogła nie chcieć być tą drugą i wówczas dochodzi do jakichś rękoczynów, do jakiejś kłótni, a być może do nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego Monika traci życie. Wówczas on w jakiś sposób stara się
ukryć to, co się stało i być może gdzieś ukrywa ciało Moniki w pewnej odległości od domu. Istnieje też taka opcja, że Monika żyje, że tak jak powiedziałam, jest to mężczyzna jej znany, który spotyka się z nią, wykorzystując jej zauroczenie i wywozi ją gdzieś. Być może ją gdzieś przetrzymuje, być może doszło tutaj do sytuacji związanej z handlem ludźmi. Nie mam natomiast żadnych wątpliwości w kwestii tego, że Monika znała osobę, która jest sprawcą jej zaginięcia. Z ciekawości sprawdziłam również blogi jasnowidzów i wyczytałam tam ciekawą rzecz. Kilkoro jasnowidzów wskazuje, że doszło do gwałtu, że Monika została wykorzystana i że sprawca tego czynu był pod wpływem jakiegoś takiego nagłego przypływu, jakiegoś szału, opętania i jakby nie do końca ma świadomość tego wszystkiego, co się wydarzyło. Sam był też w szoku, być może wcale nie chciał Moniki skrzywdzić. Coś się wydarzyło, co spowodowało, że wpadł w jakiś szał, jakieś opętanie. I tutaj właśnie pokrywa się również ta wersja z tym, że jest to osoba znana Monice. Jasnowidz też człowiek, może się mylić, prawda? Natomiast proszę bardzo szczegółowo przeanalizować te wszystkie informacje, które tu podałam. Na temat zachowania Moniki przed zaginięciem, na temat tego, w jaki sposób ona się zachowała o godzinie 23:09. Uważam, że jest to klucz. Ta 23:09 jest kluczem do rozwiązania tej zagadki. 9, 23:09 jest to minuta, w której Monika wysyła ostatniego SMS-a do swojej koleżanki. W tej minucie widzi ją kolega jadący ze swoim ojcem na giełdę warzywną. I to jest ten moment, w którym Monika wraca w kierunku przystanku autobusowego. Myślę, że nic więcej nie trzeba tu dodawać. Monika poszła z własnej woli na spotkanie z kimś, kto ją skrzywdził. Myślę, że wnioski nasuwają się same. To już wszystkie informacje, które udało mi się zebrać na temat zaginięcia Moniki Kobyłki. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie i wysłuchanie tego materiału. Raz jeszcze dziękuję Pani Agnieszce Komar za odpowiedzi na pytania. Chętnie zrealizuję materiały na temat zaginięć również innych osób, dlatego serdecznie zapraszam rodziny osób zaginionych do kontaktu. A tymczasem raz jeszcze bardzo dziękuję za obejrzenie, za wysłuchanie i zapraszam wszystkich do komentowania treści tego materiału poniżej. Może macie swoje teorie na temat tego, co mogło stać się z Moniką. Wszelkie Wasze uwagi z chęcią przeczytam. Pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał i zostawić łapkę w górę. I mam nadzieję, że już wkrótce pojawią się kolejne filmy na temat osób zaginionych. Dzięki, cześć!